Wolność. Wolność to jest coś, co przeżywam bardzo mocno, a zastanawiam się nad tym dopiero wtedy, kiedy mam chwilowe wrażenie, że mi jej brakuje. Ale proszę się nie dziwić, że tak powiedziałem. Ja urodziłem się w czasach, kiedy żył jeszcze towarzysz Stalin i przeżyłem kilkadziesiąt lat w Polsce, która nie była wolna i niezależna. Wolność znajdowałem w różnych miejscach i odkrywałem ją w różnych aspektach przez wiele dziesięcioleci. Była to przede wszystkim wolność wewnętrzna, którą uczył mnie przeżywać Kościół katolicki. Ale kiedy jestem dorosłym, dojrzałym człowiekiem, rozumiem, że wolność jest możliwością podjęcia odpowiedzialności za swoje wybory. Takich wyborów dokonujemy w życiu bardzo wiele, czasami wiele w ciągu doby. Niektóre z nich wydają się zupełnie błahe, inne może nawet machinalne, ale zawsze musi im towarzyszyć wolność i świadomość tego, że dzięki tej wolności jestem osobą i decyduję o rzeczach najważniejszych, to znaczy o tym, jakie będzie życie moje i jakie będzie życie ludzi, którzy są wokół mnie.